Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w Valendor, czyli kolejna modyfikacja do Gothica 2 Noc Kruka. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej modyfikacji. Zobaczymy, co tym razem przyniesie nam ta modyfikacja. Nie znam jej za bardzo, nie wiem do końca, o co w niej chodzi, ponieważ została ona mi polecona przez wielu z was. Miałem na pulpicie Dark Saga i tak myślałem, może to Dark Saga, ale podobno Valendor, bardzo fajna, niedługa modyfikacja do grania, więc myślę, że sobie ją hapsniemy, zwłaszcza, że z Dark Sagą mam jakieś małe problemy techniczne, więc miejmy nadzieję, że Valendor mnie nie zawiedzie i że rozpoczniemy przygodę bez żadnych problemów. Witam was, moi drodzy, na początek siemaneczko. Proszę bardzo, co się dzieje? Halo, halo, jesteśmy nadzy przy jakimś łóżeczku i moja skrzynia, okej. Słyszę, że mamy muzykę dosyć nietypową. I słyszę Watrasa, siemaneczko, Watras, ojej. I polskie głosy, jak cudownie usłyszeć jakieś polskie. Okej, cuda, normalnie, jedzonko, jedzonko. Wygląda na to, że na bogatości ze złotych talerzy jemy. Ojej, co się dzieje, ale mega. W ogóle muzyka jaka fajna, przyjemnie. Szafa, dzień dobry, szafa, w ogóle szafa, ła! Strój dyplomaty, coś się dzieje, moi drodzy. O, kurczaczki. Ojojoj, ależ wyglądamy elegancko teraz. A pulpit? Nie, to nie, pulpit tylko książeczka. No to siemanko, wychodzimy w takim razie. Co tu się dzieje? Ależ modyfikacja. Co tu, co w ogóle? Wo. Chyba zrobię pierwszy zapis, moi drodzy, bo chcę ukraść złoty puchar. Haha, i wino. Oddawajcie mi wszystko, co macie. Siema, ojciec Arnestus. Za potęgę magii. Okej, ale jarą się w... Strasznie, nie? Co tu się dzieje? Dobra, nie chcę przywijać, bo ten... Aha, czyli ty nie będziesz nic ze mną gadać. Za potęgę magii. Okej, widzę, że są różni ludzie. Jack, siemaneczko. Jack, nie chcesz ze mną gadać? Chyba nikt nie chce ze mną gadać, poza ojcem. Erikson, siema. Mateo, dzień dobry. Dobra, zostawmy ich. Aha, zostaw mnie w spokoju. Mam nadzieję, że wypocząłeś, panie. Tak, wypocząłem. Szkoda, że nic więcej nie mówisz. Zbagowane dialogi. Król cię oczekuje. Ma dla ciebie bardzo ważne zadanie. Okej, król mnie oczekuje. No, to znaczy się, że jesteśmy całkiem poważnymi ludźmi tutaj. Czy mogę otworzyć te drzwi? Oczywiście, że mogę. Więcej jedzenia! Dzień dobry, gosposio. Nie rób mi krzywdy, nie mam takiego zamiaru. O, chyba niemiecka modyfikacja. Okej, czy mogę zabrać całe jedzenie, które posiadasz? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy mi się przyda, czy nie, ale w sumie jak jest za free, to pobieram. Oczywiście, cebulowe robinowe rączki idą w ruch. Moi drodzy, to jest modyfikacja, no właśnie, tak mi się wydaje, chyba niemieckiego studia. Oczywiście planowałem nagrać Dark Saga. Dark Saga jest rosyjska. No, zobaczymy. Kiedyś na pewno porównamy, kto robi lepsze modyfikacje. Kto się stara. Na pewno tutaj na plusik duży, że jest muzyka inna niż tak zwykle. Nie wiem, czy to dobrze, że okradam sam tutaj siebie, całą piwnicę. Ale może mi się przydadzą te rzeczy, nie wiem. Ale muzyka rzeczywiście taka buduje, tak aż się chce grać, nie? Wódeczka, dzień dobry, wódeczko. Wódko ma. Winko też do kieszeni sobie da. Nasz, oczywiście, przyjaciel ziomeczek. Ale elegancko, topór drwala. Wygląda na to, że topór drwala będzie, no, lepszą broń. O, mogę założyć, matko, jaki siłacze. Ejej, my to wcale nie jesteśmy taki w kij dmuchał. Elegancko, 15 poziom już na wejściu. Super, podoba mi się to. Oczywiście nikt tutaj więcej ze mną nie zagada. Dosyć głośno, ale w sumie z drugiej strony jest spoko. Pozwiedzajmy, bo w sumie skoro już możemy, to pozwiedzajmy. Przy okazji, widzicie, znaleźliśmy lepszą broń, więc może jeszcze coś tu będzie. Tu jest jakiś brat Stefanus. Siema, bracie. Za potęgę magii! Ale cienia z ciebie, jo. Więcej itemów. Oczywiście kradniemy wszystko, co możemy. Moi drodzy, to wiadomo, że... A czekajcie, jakie mamy? Alchemię jesteśmy uczeni. Skradanie i włamywanie się. Kurczę, to powiem wam, że całkiem nieźle. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nie zabiorą mi tych statystyk zaraz na samym początku. Mam nadzieję, że również te wszystkie itemy, które kradnę, zostaną w mojej kieszonce. Będzie mi smutno, jak zmarnuję pierwsze 5 minut odcinka na kradnięcie, a potem się okaże, że nie wiem, że coś nie tak. Ale z drugiej strony, wiecie, no nie grałem, zobaczymy, co nas czeka. Jestem bardzo szczęśliwy na naszą kolejną wielką przygodę. O, pięknie! Rzekał na książki obczytany, kufer zaraz będzie mój. Jeszcze miksturka lecznicza może się przydać. Szybkie save'y oczywiście działają, ale to nie znaczy, że normalnych też nie będę robił. Nie da się tego otworzyć, co ty kłamiesz, na pewno się da. W użyciu stół, więc spadamy. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem. Wiadomo, nie mogę sobie odpuścić, jak widzę tyle itemów na sam start. No ja. Jedziemy, kurde, z koksem. Co tu się dzieje? W ogóle całkiem spore to miejsce. To będzie jakiś zamek, czy co? Ho, ho, ho. Dobra, lewo czy prawo?
Po lewej stronie ktoś siedzi. Oczywiście chętnie odwiedzę. Co to jest? Okej, nie mogę nic ukraść. Okej, nie, bo tu jest, siedzi jakiś koksu ziomek. Widziałem na dworze, jakie w ogóle, co to jest? Oh my god. Dobra, najpierw te drzwi trzeba jeszcze obmacać. A, bez klucza nie tworzymy. Garduran, jak się nazywam? Co to za imię? W życiu tego nie zapytam. Będzie kolejny ziomek ziomeczek, tak zwany. Koksik koksiński będzie. Dzień dobry, Raigon, hej. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, nie sapcie. Mikstury lecznicze, dawać mi wszystko. Zbieramy oczywiście. Pewnie będziemy, wyśle nas król na jakąś przygodę, nie wiem w sumie. Chociaż wyglądamy bardziej na kogoś, jakieś gryzi piórko, a nie jakiegoś super koksa wyżynacza. Chociaż w sumie siłki trochę tam jest. Okej, więcej jedzenia, dawać mi wszystko. Złote świeczniki byśmy mogli zabrać. Okej, weźmiemy sobie mięsko. O nie, nie chciałem siadać, o nie, Alex, to tutaj, ten, klątwa Alexa, że chcecie coś zebrać i siadacie nagle na krzesełku, to w Alexiku tak właśnie działa. Pozdrawiam i polecam oczywiście. Tak uczynił, a ja tak uczyniłem, że nową serię zrobiłem. Jo, zobaczymy, czy w ogóle będzie fajnie. Mam nadzieję, że tak. To nie jest też długa modyfikacja, więc wiecie sami. Nawet jeśli by było krucho, a myślę, że nie będzie, to nawet nie będzie szkoda. Ale właśnie liczę na to, że cwaniaki mi tutaj dobrze poradziły. No bardzo dużo było komentarzy. Jak te komentarze już się pojawiały, to też były wysoko łapkowane. Więc myślę, że tutaj na pewno warto się przyjrzeć. Artonius, dzień dobry. Pragniesz się ze mną widzieć, mój panie? Mam do ciebie ważną misję, mój wierny sługo. Moi informatorzy donieśli mi o dziwnych zdarzeniach, które miały miejsce w Valendorze. Graf Perdar zerwał z nami wszelkie kontakty i zaprzestał płacenia daniny. Nie mogę się na to zgodzić, zawsze był wiernym podwładnym. Muszę się dowiedzieć, co tam się dzieje. Przekazuję ci przewodnictwo nad tą ważną misją i daję ci do dyspozycji moich wiernych paladynów Talvara i Gardrela. Wyrusz statkiem do Valendoru i rozmów się z grafem. Poinformuj mnie o tym, co ma do odpowiedzenia w tej sytuacji. Możesz się oddalić, sługo. Rozdział pierwszy w imię króla, moi drodzy. Holy shit, co tu się dzieje? Powiem wam, że... Czekajcie, muszę sobie zrobić szybką synchronizację. Powiem wam, że... tak powiem, na razie imiona tych wszystkich ziomków to w ogóle jakiś kosmos. W życiu nie zapamiętam. Zostaw mnie w spokoju, okej. Czekajcie, a wy nie mieliście ze mną iść przypadkiem na misję? Dobra, nie, to nie łaskę bez, pójdę sam. Nie. Ale powiem wam, że tak to właśnie... szaleństwo. No i ten cały czas gada, nie? Zaraz ogłupieje. Po prostu... Okej, wczytywanko na ekranko wskoczyło i... Moje imię to Garduhan. Jestem kimś tam, czymś tam, nie wiem. Nie znam niemieckiego. Bez zapisów nie poradzę. To intro z Gotyczka jedynki. Nie oszukacie mnie, że się postaraliście z intrem. Fajnie jakby było napisywać po angielsku, albo nawet po niemiecku. Można by było wtedy przetłumaczyć. Okej, widzę, że to będzie filmik z Gotyczka jedynki, tak? Ewidentnie. Czy mogę przewinąć? Coś mi się wydaje, że mogę przewinąć. Ale tak, nie wiem do końca, nie wiem. Okej, czyli mamy ziomeczka, który jest wysłannikiem. Mamy sprawdzić, co się dzieje. Dlaczego daniny nie spływają od jakiegoś tam ziomka. Stawiam, że... Kurde, no, nie wiem, czy gadać, czy nie, o tak się dziwnie czuję, jak tak... So kam es, dass mir auftrug in seinem Namen von Innos Gnaden nach Valandor zu reisen. O, jest zmieniony filmik trochę. Um den Ursachen für den unerwarteten Treuebruch auf den Grund zu gehen. Jak ktoś zna niemiecki, to może mi dać znać, o co chodziło w intrze, jak coś, nie? Bo ja nie paję maju w ogóle. Prędzej bym po rosyjsku zrozumiał, po niemiecku to w ogóle... Valendor. No to niezły Valendor. Z Valenrodem mi się kojarzy od razu, już mi się fiksuje w głowie, powiem wam. No i dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Przypłynąłem. Mach, mach, mach. Dzień dobry. Jesteśmy, statek przybył do portu. Jak widać, już ktoś na ciebie czeka. Nie powinieneś tracić czasu. Będziemy tu na ciebie czekać. Gdybyś czegoś potrzebował, wiesz, gdzie można nas znaleźć. No to elegancko, moi drodzy przyjaciele. Puste butelki oczywiście zgarniam, bo może później będę mógł mleko sobie wziąć. Carlos Santana, siemaneczko, śpiewasz? Jak zwykła moja matka mówić, ciało i duszę w kupie trzyma tylko jedzenie i picie. No to fajną masz matkę. Siema, kufer. Co tam w kufrze? W kufrze mamy co nieco dobrego dla żołądka mojego. Siemaneczko. Znowu się te rymy. Jezu, Robin, przestań. Stapyt. Ja wiem, że czasami nie czuję, jak rymuję te sprawy, wiecie, dla zabawy.
Ale to jest okropne, czasami to po prostu takie flow leci, że szok, po prostu nie, już wystarczy, wystarczy śmieszkowania. Ale a propos śmieszkowania, opowiem wam suchara, bo oczywiście nie da się tego otworzyć, he he he. Witajcie, witajcie, to sucharka opowiemy, tylko save'a jeszcze strzelę. Po co w Alfie podgrzewana tylna szyba? Żeby podczas pchania nie marzły rączki. Pozdrawiam właścicieli wszystkich Alf, Alf Romeo, yeah. Ale powiem wam, że sam bym się Alfą powodził. Oczywiście ja śmieszkuję tylko, a tak naprawdę to bardzo fajne samochody. Tylko, że no, no takie, tak pechowo troszeczkę się psują. Ale to też wydaje mi się, że taka miejska legenda już trochę. Pozdrawiamy później, jest jeszcze wiele do zrobienia. Czemu nie chce ze mną rozmawiać w tej przeklętej modyfikacji? No już dajcie spokój. Dobra, schodzimy na ląd i zobaczmy, czy mają coś do powiedzenia. Pozdrowienia z więzienia. Witamy Valendor, mój panie. Grof czeka już na was. Oprowadzimy was do niego. Odprowadzimy was do niego od razu. Oczekiwaliście mnie? Oczywiście, graf zlecił właśnie wszystko przygotować na należyte przyjęcie. Byłoby nie taktem, gdyby kazano mu czekać. Podążajcie za mną. Dobra, siema. Siema, siema, Gordon. Czekaj, Gordon, bo nie wiem, dlaczego się zacząłem skradać. A! Ja chcę biec! A nie, nie mogę nic zrobić. Dobra, nieważne. Okej, samo idzie. Chyba. Nie wiem. Albo się coś popsuło. Albo się coś popsuło, albo będę sam szedł. Nie wiem. Nie? Dobra, idzie samo. Ja mam rączki, tutaj nic nie czaruję. Fajnie, że ten gościu stanął, a ja sobie idę. Nie wiem, powinien się ruszyć. W ogóle fajnie, bo tam ci byli czerwoni, tu są niebiescy. Czy to oznacza, że to będą jakieś dwie różne frakcje? Coś tam takie? No nie wiem, ale zobaczymy przy okazji troszeczkę wioskę. Tam był port, wygląda bardzo ładnie. W ogóle to miasto wygląda bardzo ładnie. Na razie same pozytywne wrażenia z tej modyfikacji pod względem wizualnym i estetycznym, powiedzmy. Pod względem dialogów trochę gorzej, bo na razie, no ale wiadomo, teraz póki co będzie trochę chyba liniowo. No nie wiem, dlaczego ten strażnik tam utknął. Ja idę w jakiś ciemny las sam sobie, tak po prostu. A co z tym strażnikiem, cwaniakiem? Okej, no miejmy nadzieję, że mają chociaż bezpieczne drogi, że przy drodze nie, żadne wilki nie biegają. Chociaż coś czuję, że to jakaś zasadzka będzie. A nie, gościu biegnie, tylko że jakoś tak za mną w ogóle, zamiast przede mną. Miał mnie odprowadzić, więc nie wiem, no ale dobrze. Więc tak, modyfikacja, myślę, że będzie fajna, myślę, że będzie sympatyczna. Gordona już tam w oddali widzimy, nie wiem dlaczego się tam pojawił, no ale okej. Bardzo spoko, no i widzę, że jest trochę do zwiedzania. Zobaczymy oczywiście jeszcze dużo. No myślę, że tak nawet i do 30 odcinków dobijemy, jak dobrze pójdzie. Zależy, jak nam będzie dobrze szło. Jeśli macie jakieś porady na początek, w co inwestować, pod co grać, jeśli wiecie jakieś fajne rzeczy o tej modyfikacji, to kurde, śmiało walcie w komentarze. Zapraszam, dawajcie. No to wpadłeś, dobranoc, idioto. Haha, wiedziałem, że to będzie zasadzka. No to cudownie. Ej, seriously? Oczywiście, Gordon Ramsay. O nie, chłopaki, a bo ich jest dwójka. Czy ja miałem zginąć, czy nie? Czy ja muszę ich wyklepać? Nie wiem, ale na razie jeszcze nie zginąłem, także spoko. Mam jeden HP, mam nadzieję, że będę mógł wstać. Znaczy, mogę ich spróbować oczywiście. O, dobra, okej. Okay. Czyli chyba wychodzi na to, że mieli mnie pobić fabularnie. Okej, okay. No i zabrali mi pewnie moje wszystkie itemy, moje uciłane po prostu co do grosika, po prostu wszystko, wszystko, wszystko. No nie mówcie mi takich rzeczy. Czy ja mogę być z tego więzienia? Yeah. Nie mogę przechycać chyba. Okej, zgaduję, że muszę tutaj... A nie, dobra, mam moje żarcie. Problem z tym, że wyrzuciłem tam broń, nie! A nie, oni mi w ogóle broń zabrali, bo jeszcze miałem sztylet, którego nie mam. I jeden złota! Co za złodzieje. Dobra, idzie jakiś gangster. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! Gordon, ty szmato, yeah. No i gotów? Śmieje się bezczelnie. Gotów? Na co? Jak na kogoś, kto wkrótce spędzi resztę życia w więzieniu, masz naprawdę świetny humor. Ja nic nie rozumiem. Co mi się zarzuca? O tym opowie ci sędzia. Teraz idziesz do sali sądowej, nie próbuj niczego, i tak cię złapię. Okej, okay, Gordon, świetnie, fajna zabawa, widzę. Fajnie się tu bawicie. To nie wygląda zbyt zachęcająco. O, kurczaczki. Zobaczmy, jeszcze jeden plugowy wichrzyciel. A więc myślałeś sobie, że tak łatwo uda ci się tu wejść i będziesz mógł się naprzykrzać grafowi, co? Ale nie ze mną takie numery. Wkrótce zobaczysz, co my tu sądzimy o lizusach króla. W imieniu jego ekscelencji grafa Valendoru, Peredura, pana wszystkich stworzeń tej ziemi, wszystkich ryb w morzu, pogromcy wszystkiego, lalala, skazuje cię na dożywotni areszt i pracę przymusową na polach i w kopalniach Valendoru. Masz jeszcze coś do powiedzenia, łajdaku? Jestem niewinny. O, to musi być jakiś przypadek. W porządku. Straże, zabrać go.
Nie, nie zostawcie mnie, parszywe bestie. Słyszałeś sędziego, ruszaj się! Oho, świetnie, to super sympatycznie. No cóż, najwyraźniej nasza przygoda zaczyna się dosyć niemiło. Zostaliśmy zabrani, porwani, nie wiem co. W ogóle dziwne, bo dostałem dwóch paladynów do obstawy, którzy w ogóle nie poszli ze mną na misję, więc co to za paladyni? Useless totalne. Okej, miasto wygląda bardzo ładnie rzeczywiście, ale jak widzicie, jest pod władaniem skorumpowanej władzy. Nie podoba mi się to wcale. No ale cóż zrobić? Miejmy nadzieję, że jakoś to się wyjaśni. Gordon, bo tu strasznie ciemno się zrobiło, ja nie wiem, gdzie ty mnie prowadzisz. Pochodnia by się jakaś przydała, wiesz, ziomek? O, dobra, jest parę pochodni, ale nie do końca o to mi chodziło. Okej, zgaduję, że to jest... A, to jest nasze więzienie, tak? Elegancko. Jesteśmy na miejscu, do zobaczenia, skarbie. He, 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 he. A, jestem pewien, że znajdziesz tu wielu nowych przyjaciół. O nie, przyjaciele? Mydełko? No popatrz, nowa twarz. Za co cię wsadzono za kratki? Stary, nie mam pojęcia. Sędzia mówi coś o wichrzycielu i zdrajcy. Ta, zapewne w czymś zawiniłeś. Albo zostałeś, jak ja, niewinnie zamknięty. Jezu, co się stało? A, dawniej byłem bliskim doradcą i przyjacielem Peredura, grafa Valendoru. Długi czas miałem duży wpływ na decyzję grafa i wydarzenia na wyspie. Pewnego dnia zostałem połowalony na ziemię przez owego strażnika, któremu nieco wcześniej mogłem wydawać rozkazy. Dlatego dotąd nie wiem. Minęło już kilka miesięcy. Od tego czasu koczuję w tym gnieździe szczurów. Wierzysz w spisek? W co ja wierzę? Nie gra żadnej roli. Faktem jest, że ktoś chciał zgarnąć moje stanowisko, dlatego wrzucono mnie do lochu. No dobra, ale co zamierzasz? Wpierw nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Żywię, że magowie nie stracili jeszcze swojego potężnego wpływu i mogą coś przedsięwziąć. Inaczej nigdy stąd nie wyjdę i nie dowiem się, co się stało. Okej, a co się z nami teraz stanie? To wiedzą tylko bogowie. Nie ma, pozostaje nam nic innego jak bolesna niewiedza o naszym losie. Jutro rano wyślą nam do pracy na polu, zatem powinniśmy iść spać. Weź sobie wolne łóżko po prawej i połóż je. Będziesz potrzebował siły. No dobra, dobra, gościu, ty, trochę lipa wyszła, nie? Dawaj mi ten chleb. W ogóle chleb w celi i tak sobie po prostu leży? Nieźle. Dobra, a reszta chłopaków, co tutaj robicie? Chłopaki, chłopaki z baraki. Chłopaki z baraków, siema, ory. Ore, ore, się bada, ba, more. Za co cię zamknęli? Porządnie obiłem mordę temu zarozumiałemu dupkowi Valentinowi. W pewnym momencie nie mogłem już słuchać jego nadętego pozerstwa i puścił mi nerwy. Ale nawet gdy mnie za to porządnie ukarano, nie żałuję tego, co zrobiłem. No świetnie, czyli jakiś koksu, który pobił, Alry, który był urzędnikiem, jeszcze Lomiel, siema, widzę, że gotujesz. Co żeś nawyrabiał? Ukradłem staremu rolnikowi dzwonki dla baranów. Nic, za co można by było pójść do pudła. Okej, no to jakoś trudno w to uwierzyć. No dobrze, może były przyczepione do owiec, jak ukradłem dzwonki. Okej, czyli złodziej owczy, siemaneczko, pryczka, skaczemy i do rana się śpimy. Nie wiem, do kiedy śpimy, ale śpimy, dokąd nas nie obudzą. Czyli widzę, że w tym momencie... Czy mogę zrobić zapis? Oczywiście. Więc, moi drodzy, zostaliśmy gdzieś wrobieni w jakąś intrygę. Czy mogę usmażyć trochę mięsa, skoro chłopaki jeszcze śpią? Spróbujemy. O, chyba miałem tylko jedno mięso. No niestety. Trudno, trudno, trudno. Otwierają się kraty i chyba to jest pora, byśmy wyszli na wolność, tak? Niestety, wszystko, co może być, jest zamknięte. Możemy jeszcze spróbować tutaj wejść. O, dzień dobry. Weźmy, co możemy. Szybko kradnijmy, ile się da. Ile będziemy w stanie unieść. O nie, tutaj w ogóle sobie strażnicy tak po prostu siedzą. Ha, 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 ha. Wykiwam was wszystkich. Dawaj, żarcie. Ale jestem wredny. Mam patelnię za friko. Siemaneczko. Dobra, zbieram, co mogę, póki jeszcze mogę coś zebrać. Wódeczka. Świemanko, wódeczka. A ty kim jesteś, pajacu? Rick and Morty. Siema. Skórzany mieszek. Dawaj mnie to. Mogę jeszcze okraść? Powiedzcie, że mogę jeszcze na szybko okraść. Cholera, nie mam wytrychów. Niech to szlak. Okej, kowrotów nie będę używał, bo nie wiem, co mi to da. Zgaduję, że teraz muszę iść tam gdzieś i zobaczyć. No ale... Ło, jaki teleport! Ty, nie! Jesteś wolny! Wolny? Ja? Jak to? Też chciałbym to wiedzieć. Widocznie ktoś ważny wstawił się za tobą. A teraz przestań zadawać durne pytania i zmiataj stąd! Okej, czyli Gordon jednak poszedł po rozum do głowy i nie zrobi nam krzywdy? Nie wiem, a gdzie są moje itemy? Gdzie jest moja cudowna zbroja i moja broń i cała reszta moich rzeczy? Nie wiem, zgaduję, że może cofnijmy się do pokoju, w którym byłem obok, może tam w zamkniętej skrzyni są moje itemy. Ale skoro zostałem zwolniony, to brzmi całkiem spoko. Znaczy, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie spoko. Okej, zobaczmy tutaj numer najpierw, kufer numer 1. Dzień dobry, pan kufer. I w kuferku jest ostrze i wytrychę, świetnie.
Nie zostałem zaatakowany, więc wydaje mi się, że dobrze. Aha, Gordon i Rixey tutaj siedzą, więc możemy spróbować otworzyć ten kuferek, skoro już mamy wytrych. Oczywiście zróbmy dużo save'ów, bo możemy połamać wszystko. Lewo, prawo. Okej, świetnie, łatwa skrzynka, ale zbrodowałem wam parę wytrychów, dlatego najpierw się trzeba wczytać, bo szkoda wytryczków na początek przygody marnować. O nie, ja, kolejna piękna modyfikacja nas czeka chyba. Lewo, prawo. Oczywiście, tak jest. Złoto i mikstury wpadają do dziury. Chodź do przodu i lecimy. Cię, Mariku. Czego tu jeszcze chcesz? Jesteś wolny. No, raczej, że jestem wolny. Ale tak naprawdę to jestem szybki, bo szybciutko z więzienia wychodzimy. No nie wiem, cwaniaki. Zobaczymy. Wydaje mi się, że na razie będzie mega kozak. Jestem ciekaw kto i co i jak. Szkoda troszeczkę, że nie mam moich broni ani zbroi. Trochę wyglądam teraz jak taki naprawdę obdartus straszny. Możliwe, że ta zbroja gdzieś moja się tam w skrzynce jakiejś kurzy, no ale jeszcze może zdążymy znaleźć. Dobra, na początek co nam mówi? Gra w Valendoru. Jest coraz dziwniej. Po ledwo jednym dniu za kratami znowu mnie wypuszczono zapewne. Ktoś stał się za mną. Powinienem ustalić kto jest moim przyjacielem, a kto jest moim wrogiem. No dobra. Na początek to bym wrócił chyba do moich ziomków, nie? Bo jednak słabo tak po prostu biegać w ogóle bez nikogo i bez niczego. Nawet jeśli ktoś by nas zaatakował, nie bylibyśmy w stanie się bronić. Ale póki co, to zbiorę co mogę. Im więcej rzeczy w ekwipunku, tym lepiej. Wiadomo, pamiętajcie, zawsze na początku przygody warto jest przeszukać każdy kąt w poszukiwaniu czegokolwiek. Mamy sierp, widzicie, więc jakaś już broń jest. Założymy go póki co i tak nic więcej chyba nie znajdę. Mikstura, no i znowu ta ładna muzyka. Bardzo mi się podoba to, że jest customowy soundtrack. To już działa bardzo na plusik modyfikacji. Czy tam ktoś chyba śpi? Cześć, Pok. Siema, Poki. Dawaj wodę, jednooki. Nie no, zostawię cię w spokoju, nie będę cię dokuczał. Pójdźmy spróbować dostać się na ten statek, którym przypłynęliśmy. Tylko w którą stronę będzie port? Chyba w lewo było. Chociaż nie wiem, nie byłem jeszcze w tym mieście nigdy, więc do koszar, okej. Do koszar, tutaj jest na rynek, a tam jest dokąd? Do kaplicy. Sam nie wiem, gdzie mam iść. Najpierw bym znalazł moich ziomków. Ten aż zamarł w powietrzu. Galahard jakiś ziomek. Gdzie może być woda? Uuu, jakie ładne niebo! O kurczaczki, podoba mi się. Czekajcie, chyba tutaj w prawo. Dużo karczm. A nie, to jest wyjście z miasta. Okej. Okay. A nie, czekajcie. Przecież my przeszliśmy do innego miasta chyba w ogóle, nie? Jest coraz dziwniej. Okej, lepiej złożę wizytę jakiemuś magowi. Mówi się, że Antonos ma tu największe wpływy. Okej, zgaduję, że gościu będzie siedział w kaplicy. No nie wiem. Wydaje mi się, że nie będziemy na razie się za miasto wybierać. Chciałbym troszeczkę głośnić tą muzykę, bo bardzo mi się podoba, jest cichutko. Chyba tyle wystarczy. Też nie chcę za głośno, żeby było, żebyście... Chcę, żebyście słyszeli, ale również, żebym ja też coś słyszał, bo oczywiście słuchawki mi rozwalą uszy. Okej, tutaj jest kaplica? Nie, kaplica w prawo, tak? Tak. Poszukajmy tej kaplicy, rzeczywiście gdzieś tu jest. Okej, tutaj chyba jest kaplica, więc miejmy nadzieję, że siedzi tu jakiś mag. Dzień dobry. Mariusz, cześć. Tu jesteś, czekałem na ciebie. Czekałeś na mnie? Nic nie rozumiem. Wysoka Rada Magów z Valendoru wstawiła się za twoim uwolnieniem. Okej, dlaczego mnie w ogóle zamknięto? Od pewnego czasu kładzie się mroczny cień na twarzy grafa Valendoru. Wpierw był wiernym koronie i dobrodusznym władcą, ale od jego przeistoczenia postępuje twardo z przeciwnikami. Przypuszczamy, że nowy doradca po jego stronie winien jest tej przemiany. Na szczęście wielki wpływ naszego zakonu na wyspę jeszcze nie zniknął. Okej, dlaczego się właściwie za mną stawiłeś? Wysoka Rada doszła do wniosku, że możesz pomóc nam ustanowić pokój i sprawiedliwość na wyspie. O wszystkim innym opowie ci Antonos, najwyższy mag. Okej, a ty kim w ogóle jesteś, pajacu? Jestem Marius, wysłannik kręgów magów z Valendoru. Troszczę się o duchowe sprawy mieszkańców tego miasta. Okej, możesz mnie zabrać do Wysokiej Rady? Mogę, i tak zrobię, mój synu, to moje zadanie. Za mną, zaprowadzę cię. Czekaj, bo tu mikstury i złoto, jakieś pieniądze leżą na ulicy, banie. Nie mogę tak tego zostawić. Szkatułka z klejnotami, gościu. Jeja, ależ cudownie jest móc wszystko kraść i się nikt na ciebie nie rzuca, nie? Czekaj, chłopie, mam nadzieję, że nie pobiegłeś. Okej, nie pobiegł za daleko. Chciałem jeszcze poczytać regały, może to będzie pierwszy nasz exp. A, niestety chyba nie. O, ty, tam był jakiś tekst do poczytania. Będę musiał sobie spauzować później na tym. Okej, wyspa Valendor. Zobaczcie, kurczę. Książki zostały nawet przepisane na jakieś ciekawsze niż te standardowe z Gothica. Bardzo mi się to podoba.
Później sobie poczytam oczywiście. Znaczy poczytam sobie, wiecie, już za odcinkiem sobie po prostu zastopuję i poczytam w trakcie montowania wideo. Kurde, elegancko. Bardzo mi się podoba. Jest ładnie estetycznie. Jest naprawdę, naprawdę całkiem ciekawie. Zarys fabuły póki co też bardzo, bardzo w porządeczku. Ale tak, powiem wam, że... jest to takie głupie wrażenie, gdy na początek was rzuca gra na bardzo głęboką wodę, jest bardzo dużo imion, bardzo dużo rzeczy i bardzo się dużo dzieje za szybko trochę w tym sensie, ale nie jest też tak tragicznie, nie jest tak źle, nie pogubiłem się jeszcze tak bardzo, zresztą chwilowo i tak gra prowadzi nas za rączkę, gorzej będzie jak będę musiał sam to wszystko odkrywać, no to się zrobi wtedy, że hej, ale póki co to słyszę, że jednak podpalanie muzyki na wyższe poziomy to nie był dobry pomysł, bo teraz oczywiście te klimaty arkendarowe się odpalają i już nic nie będzie w ogóle słuchać na odcinku, będę musiał uważać. No niestety, czasami nieznormalizowane ścieżki dźwiękowe powodują to, że trzeba trochę się pobawić w wyciszanie i pogłaśnianie. Nie można całej ścieżki dźwiękowej rzucić na jedną linię, tylko właśnie trzeba ciąć, wyrównywać, normalizować i tak dalej. Ale spokojnie, wy nie usłyszycie pewnie żadnej różnicy w dźwiękach, bo oczywiście ja o to zadbam, żeby wszystko było elegancko i milutko. Mam nadzieję, tak, słuchaj, jak powiedziane, wszystko się ładnie nagrywa. No myślę, że jak na pierwszy odcinek idzie nam bardzo dobrze. Wszystko, mam nadzieję, że wypali jak powinno. Okej, myślę, że zapis dobrze nam zrobi. Oj, widzę, że mamy tutaj pierwsze ścierwojadki. No niedobrze, niedobrze. Można by było spróbować je striggerować, ale z drugiej strony może... O, może bym... Może... Można spróbować, czemu nie? Jestem ciekaw, czy mag nam pomoże. Na razie tak się chłopak nie wygląda, żeby się pchał. Okej, na szczęście ładnie. 150 doświadczenia za ścierwojada? Czy ktoś oszalał? Elegancko, dobra, dawajmy jeszcze tamtych łobuzów. Dzień dobry, panowie ścierwojadki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Proszę, proszę, proszę biec za mną. Okej, biegnam już. Dawaj, strzelaj, magu! Ty, magu! Ja ci zrobię. Kurde, bo dostanę w pierdziel zaraz od tych... Pomóż mi, gościu! Bo widzisz, że mnie biją, czy nie? No weź się do... No nie biegnij tam, gościu, tylko mi pomóż, no! Co za łeb są, ty? O, strzelaj z tej swojej kulki magicznej! No strzelaj z kulki, typie! No, elegancko, kolejny poziom, uff. Dawaj, jeszcze w tego ładuj. No, kulka. Kulka jedna, kulka druga i w ten sposób sporo doświadczenia. Dobra, mamy pierwsze punkty nauki. Jest to nieco pobite, oczywiście bez szaleństw, bo zginę i się dopiero narobi. Okej, nie wiem dlaczego biegniemy w krzaki, bo tam jest jakieś kolejne miasto, ty, bo to możliwe, że po prostu jest pierdeliard miast i one tak leżą sobie. O, przydałaby się mapa do tego miejsca, bo już się pogubiłem totalnie. Ja nawet nie wiem, gdzie w tym momencie jestem. Nie wiem, gdzie jest statek, moi ludzie i w ogóle wszystko. Czuję, że Mariusz za chwilę też mnie w jakąś kaszanę wkopie i się narobi w ogóle syf okrutny. Dobra, ale pierwsze doświadczenie wpadło, więc no. Co to za niebieskie grzybki? Nie mogę ich podnieść nawet. Powiem wam, że fauna i flora elegancko, bardzo ładnie. Czy to smoczy gorzeń? Tak jest. Okej, podnoszę. Zgaduję, że gra będzie chciała, żebym grał pod siłę. Oj, widzę statek! Możliwe, że to nasz statek. Chociaż z drugiej strony nie wygląda tak bardzo. Niebieski bez się ma. No dobrze, dobrze. Jak się nazywa? Mag wody bez przyrodzenia? Niebieski bez! O nie, straszne. To jest taki głupi gotykowy suchar, że naprawdę. No i coś czuję, że tutaj będzie kiepsko, ale póki co... Dzień dobry, strażnik portu. O, strażnik portu, czekaj, to jesteśmy na dobrej drodze. To chyba będą moi ludzie. Hej, 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 ja bym najpierw poszedł na statek. Może by mi dali jakiegoś ciucha chociaż, bo w spodniach bandyty biegać na wizytę do najwyższego z magów, to tak średnio bym powiedział, tak średnio. No nie wiem w sumie, zobaczymy, może nie będzie zaraz... Wow, shit, co tu się dzieje? Halo, czy to płomienie, lawa jakieś ten? Jak się zrobiło nagle jasno? Boże, moje oczy robi nowe. Oj, oj, oj. Ej, fajnie. Powiem wam, że na Direkcie 11 to wygląda jeszcze fajniej. No mam nadzieję, że będzie spoko. Siema. Tu jesteśmy. Znajdujemy się w sali Wysokiej Rady. Okaż moim braciom wierzę szacunek, na jaki zasługują. Dobra, siema bracia. Bracia Golec, Sejwik i siemka. Witaj, podróżniku, oczekiwaliśmy na ciebie. Wyczuwam, że wiele pytań ciąży na tobie, jestem skłonny, by ci na nie odpowiedzieć. Co tu się kurde dzieje? Nie zakończyliśmy jeszcze naszego dochodzenia. Dotąd pewne jest tylko to, że jakaś ciemna moc zawładnęła duszą grafa Walendoru. Graf doświadczył poważnego przeistoczenia. Z dobrodusznego, pobożnego władcy zmienił się w okrutnego tyrana, który nie toleruje przeciwników. Sam Beliar opanował jego duszę. Przypuszczamy, że jego nowy doradca wszystkiemu jest winien, lecz jak dotąd brakuje nam dowodów. Jak Beliar mógł opanować duszę grafa? Nowy doradca grafa, potężny mag, musi być wysłannikiem Beliara, bez skrupułów i pełen złośliwości. Z potęgą mrocznego boga musiało mu się udać zatruć jego duszę. Dlaczego po prostu go nie zabijecie?
Jezu, na innosa jedanosa! Jesteśmy magami, nie mordercami! Zobowiązaliśmy się do dobra i nie mamy jeszcze wystarczających dowodów przeciwko niemu. Ani mieszkańcy Walendoru, ani bogowie nie wybaczyliby nam tego, gdybyśmy tak po prostu go zabili. Okej, co ja mam z tym uczynić? Innos powiedział do mnie podczas modlitwy, że w tej mrocznej godzinie przyśle nam człowieka, mężczyznę z niezwykłymi umiejętnościami, mężczyznę imieniem Garduran. Ciebie. Fajnie, fajnie, Innos, dzięki, że mnie wkopali znowu. Jakie macie plany? Moi bracia, będziemy dalej intensyfikować badania, aby zmierzyć się z zagrożeniem ze strony Beliara. Będziesz nam przy tym pomocny i zatroszczysz się o sprawy mieszkańców Walendoru. Pomóż im, a oni pomogą tobie, obojętne czego od ciebie żądają. Powinieneś im pomóc najlepiej, jak się da. Jeśli ci zaufają, zdradzą ci, co chcesz wiedzieć i poczynisz postępy. I nie daj się zwieść, nawet drobnostki mogą zyskać na znaczeniu. Damy ci do dyspozycji naszego wiernego brata Mariusa. Będzie wspierał cię słowem i czynem w tej trudnej misji. Będzie też cię informował, jeśli czegoś się dowiemy. Aha, niech bogowie mają cię w swojej opiece. No to siema. Pancerz strój, co trzymałeś. Wysoka Rada przemówiła, niech tak się stanie. Jeśli będziesz mnie szukać, znajdziesz mnie w mieście. Potrzebujesz rady czy leczenia, nie wahaj się pytać. Wesprę się wszystkimi otrzymanymi od Innosa zdolnościami. Wpierw jednak powinieneś ściągnąć szmat i ubrać się odpowiednio. Weź tę zbroję i noś ją z dumą. Z pewnością będzie pomocna na twojej drodze. Uważaj na siebie. Rozdział drugi. Śladami ciemnych mocy. Moi drodzy, drugi rozdział. Jak widzicie, szybko pierwszy przeszli. Czekaj, Mariusz, nie! Ty gnoju! Okej, trzeba zrobić synchronizację, bo pewnie się coś popsuje w synchronizacji. O nie, uciekł. A ja chciałem, żeby on mnie wyleczył. Okej, moi drodzy, to jest chyba mapa Walendoru. A tu jest port, chyba tu byliśmy w mieście. No powiem wam, że nie wygląda na jakąś super wielką, ale z drugiej strony pewnie... Okej, wiecie co, ubierzmy... O, dostałem jeszcze miecz, krótki miecz straży, elegancko, podoba mi się to. I tą zbrojkę weźmiemy. Pancerz trójcy, 50-50 na 10. Uuu, to mi się podoba, od razu lepiej to wygląda. Oczywiście zabieramy wszystko, co możemy, co może nam się przydać w naszej misji, a niepotrzebnie stoi na półce. Oczywiście te półki będą później głupio wyglądać, takie puste, no ale oczywiście lepiej, żebyśmy my mieli w kieszonkach pełno, a nie żeby pełne były tutaj szafeczki, nie? Okidoki, moi drodzy, drugi rozdział. Szybko lecimy z tą fabułą, hehe. Dzień dobry, Parsival. Czy możesz mi czegoś nauczyć w ogóle? Kim jesteś? Zwą mnie Parsival, ważę magiczne mikstury dla mojego zakonu i potrzebujących. Okej, okay, jestem potrzebujący, dawaj mikstury. Nie, nie jesteś. Och ty brudnie. Czy mogę ci w czymś pomóc? Chwali się, że pytasz, mój synu. Mógłbyś pójść do mnie do lasu i nazbierać parę ziół. Potrzebuję 3 niebieskie bzy, 1 roślinę leczniczą i 1 ognistą pokrzywę. Okej. Okay. Masz tu swoje rośliny, ale szybko załatwione. Dlatego, moi drodzy, zbieramy wszystko, co wpadnie nam w łapki na początku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś nam się przyda. Złote myśli Robina, dziękuję bardzo. Mój synu, pozwól, że coś ci dam za twą pomoc. Ta mikstura z pewnością będzie ci pomocna w podróży. Miksturę otrzymałeś. Mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Teraz mógłbyś wypróbować dla mnie miksturę, którą niedawno uważyłem. Jeśli się tego podejmiesz, powiedz. Okej, okay, świetnie. Możesz mi czegoś nauczyć? Jesteś w służbie naszego zakonu, jestem więc skłonny przekazać ci moje umiejętności. Mogę cię nauczyć, jak przyrządzać potężne magiczne mikstury. Okej, okay, a czego możesz mnie nauczyć konkretnie? Alchemia, świetnie. Eliksir życia, lecznicze, many, napój... Eliksir ducha, napój zręczności. Eliksir siły, gościu, boże, ale 20 punktów nauki, oj, drogo, ale spoko, podoba mi się to, może nas sporo nauczyć. A jakieś towary? Przyrządzam mikstury, ale ich nie sprzedaję. Sprzedażą i rozdzielaniem zajmuje się Lucius, powinieneś się do niego zwrócić, jeśli chciałbyś kupić mikstury. Okej, spoko. Świetnie, jakąś tam miksturę mi dał, która miała mi coś tam, okej, eliksir ducha, widzę, że i eliksir życia. Nowatorski napój, działanie nieznane, dobra, zanim się błyknę tego, to wolę się tutaj strzelić ten. Okej, coś kliknąłem, coś się stało. No nie wiem, Parsival, nie poczułem różnicy. Wypróbowałem twoją miksturę. I? Jaki miała efekt? Mogłem krótko trwale szybciej biegać. Ty, nie sprawdziłem, ale okej. Nic więcej? A myślałem, że stworzyłem coś szczególnego. Mikstura szybkości istnieje od tysiącleci. Okej, dostałem za to hajs, więc spoko. Okej, no rzeczywiście, możemy trochę szybciej biegać. Super, no to na początek zawsze coś. Mamy misje jakieś zrobione, trwałe jakieś tam miksturki. Słupcio. Okej, oczywiście na początek siema, Innos, co tam u ciebie? Nie ma chyba hajsu, żeby się do ciebie chwilowo modlić. No fajnie, ale reszta chłopaków? Siema, Margonem. Uważaj na siebie, mój chłopcze. Okej, a Vespianos, siemaneczko. Też nie chcesz ze mną gadać. Dobra, więc na początek wygląda na to, że będziemy pomagać jakimś magom. A czy ty jesteś Lucius? Cześć, Lucius. Hej.
Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, Lucius ma na sprzedaż, jak widzicie, mikstury trwałe nawet, co mnie bardzo interesuje. Niestety są one cholernie drogie póki co, ale może znajdziemy jakieś źródło hajsu dobrego, w ogóle jakieś krypta, powiem wam, że elegancko, milutko, sympatycznie, yeah. Ale podoba mi się bardzo. Kurczę, jest tak ładnie wszystko zrobione, no powiem wam, że mega, mega czuję potencjał w tej modyfikacji. No i na początek. Nie jesteśmy jakimiś tam słabe uszami, więc może będzie nam trochę łatwiej się grało. Okej, mikstura szybkości też na początek pomoże mi trochę pozwiedzać. Dragos, cześć. Poszukujesz wiedzy, mój synu? Ja. My wszyscy poszukujemy wiedzy. Jeśli chcesz, nauczę cię tego, co wiem. Dzięki moim wieloletnim studiom mogłem przyswoić sobie rozległą wiedzę o zaklęciach. Możesz mnie czegoś nauczyć? Runy możesz mnie nauczyć. Runy kręgu pierwszego i drugiego, nawet z tego co widzę. I chyba wszystkie runy, świetnie. Więc bardzo mi się to podoba, ale aktualnie jeszcze nie wiem, czy będę grał magiem, czy wojownikiem. Póki co, jak widzę, że gra nas tak postawiła bardzo po środku. Mamy trochę w magii, mamy trochę w siły, mamy trochę w zręczności, możemy sobie wybrać, jaką drogą chcemy pójść. Więc dajcie mi znać, jaką drogą chcielibyście, żebym poszedł. Kolejna porada będzie na pewno bardzo fajna z waszej strony. Za wszystkie porady oczywiście już teraz dziękuję. Oczywiście jak gdzieś jakiś komentarz bym wybrał czy coś, to postaram się oczywiście pozdrowić. Także wiecie, dzięki od razu z góry tutaj za wasze porady. Przyda mi się na pewno trochę porad, bo z tego co widzę naprawdę modyfikacja jest duża. Będzie się działo i ogólnie rzecz biorąc, no myślę, że przyda mi się troszeczkę waszego wsparcia w tym momencie. Kamienna tabliczka, świetnie, zniszczona. Kamienna tabliczka, niech będzie. Chciałem sobie pozwiedzać jeszcze tutaj te rejony, bo widzę, że tutaj też siedzi jakiś Johnny w te rejony. Zaraz zobaczymy, co to za gościu tutaj. Czy to zwykły strażnik? Strażnik portu. O, siema. I coś chowałeś przede mną, ty łobuzie, wiedziałem. Okej, warto było się przejść. Zwłaszcza, że mikstura szybkości, to wiecie, przejdziemy się w tempie ekspres dzięki temu i nie będę musiał już później tutaj wracać jakoś specjalnie. No nie było tu nic poza tabliczką. Możemy pójść do portu, pogadać z naszymi ludźmi, zobaczymy, czy mają coś do powiedzenia i czy zauważyli moje zniknięcie jednodniowe. W sumie możliwe, że oni też nie poszli z nami, bo no wiadomo, prowadziła mnie straż, która raczej nie powinna być skorumpowana. Siema. Hej ty, u mnie dostaniesz najświeższe i najlepsze ryby. Przyjdź bliżej, spójrz na moją bogatą ofertę. Nie słuchaj tego odrażającego ślamazary. Jego kłamstwa śmierdzą dokładnie tak samo jak jego obrzydliwe ryby. O, nie daj sobie mydlić oczu tymi kłamstwami. Kup ryby u mnie, nie u niego. Ten obrzydliwy kłamca jeszcze mu pokażę. Zaczekaj no, Telbor. O nie, chłopaki, nie bijcie się, Boże. Przepraszam, wasze ryby są przecudowne. Okej, widzę, że nie wiem komu kibicować, ale... Ładujcie granaty! O mój Boże, ależ walka! O, tam chłopak Bruno Mars już leży plackiem prawie. Dobra, Bruno, jak tutaj padniesz, bo coś czuję, że raczej jesteś kiepskim szermierzem. Chyba łowienie ryb idzie cię lepiej. Dlatego od niego jak coś bym kupił ryby, bo no może się nie zna na szermierce, ale za to wiecie. Może jest lepszym tym. Lepszym no jak się mówi, rybakiem. O, właśnie. No Bruno, weź tam, dętnij se. Chcę z ciebie rybki wyciągnąć, gościu. Ja jestem, no. O mój Boże, chłopaki, będziecie tak miziać po jajkach teraz. No chłopaki, ładować tymi sztyletami, elegancko, dziękuję bardzo. Dawaj mi co tam masz. A, moje pieniądze, ha, 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 ha. Tak, moje. A nie, nie wiem czy moje, czy nie moje, ale Telbor, jesteś bardzo niemiły. Jaki macie problem? Bruno, ten podstępny drań od wielu lat próbuje zrazić do mnie swoich klientów. Rozsiewa po świecie plotki na mój temat, podrzuca mi zgniłe ryby i ciągle zaczyna kłótnie. Okej, okay, pokaż mi swoje ryby. Coś tak mrugło dziwnie. Okej, okay, ma ryby, ma wodę, fajnie. Dobra, a Bruno, bo tak widzę, że tak średnio by ci ten... Co jest z wami? Od lat Telbor próbuje zrazić do mnie moich klientów. Zawsze byłem uczciwym sprzedawcą, nigdy nie stosowałem nieuczciwych metod. Ale Telbor twierdzi, że ja zrobiłbym mu to, co on w rzeczywistości mi zrobił. Ten zakłamany gnoje jest jak plaga dla naszego portu i przynosi wstyd każdemu uczciwemu sprzedawcy ryb. Okej, okay, pokaż mi swoje rybki. A, ty nie masz ryb, bo cię obiłem mordkę. Znaczy, nie obiłem ci mordki, ten Telbor ci obił, ale ja cię obrabiłem. Ej, kurczę, na mikstura bieganka szybko. O, miałem ją pochwalić, że tak dobrze idzie bieganko i oczywiście się skończyła w tym samym momencie. Cudnie. No, ale chodźmy do moich ludzi, zobaczmy, czy coś mi powiedzą. Oj kurczę, no powiem wam, że początek był naprawdę kruchy. Siema Edikson. Statek jest nieco uszkodzony, ale znowu tu wrócisz, wszystko będzie naprawione. No fajnie, fajnie. Zagadamy sobie do załogi. Cześć Gardel, słuchaj, wiesz, że dostałem w mordę? Minął sporo czasu od mojej ostatniej wizyty. Wyspa prawie się nie zmieniła, tylko ludzie nie wydają się być tacy jak wcześniej. Ach, coś mnie niepokoi, mam nadzieję, że moje obawy są nieuzasadnione.
No, powiem ci, że są i to mocno. Cześć, Mateo. Uważaj na siebie. Dzięki, dzięki. Będę. Siema, Jack. Co u ciebie? Porozmawiamy później. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Okej. Okay. Pozdrowienia z więzienia. Jest wiele do zrobienia. Obym popłynął sobie tam na wyspę, bo wygląda całkiem fajnie. Jakaś latarnia morska. Talwar, hej. Wydaje się, że graf odszedł od zmysłów. Jak do tego doszedłeś? Co się stało? Ci dwaj kolesie, którzy czekali na mnie na mostku, zwabili mnie i pobili. Krótko po tym obudziłem się w celi. Potem sędzia skazał mnie w nieuczciwym procesie w imię grafa i ten gnoje, który wcześniej mnie pobił, zabrał mnie z powrotem do więzienia. Jestem znów wolny tylko dzięki tutejszym magom. Widocznie się za mną wstawili. Najważniejszy mag na wyspie osobiście powiedział mi, że graf jest pod wpływem mrocznych cieni. To bardzo niepokojące wieści. W każdym razie powinieneś przejść do sedna sprawy. Król na pewno się nie ucieszy z tego, jak się tu postępuje. Nie będzie też zadowolony, jeśli nie wypełnisz misji. Trzymaj się, magu, i dowiedz się, co się tu dzieje. My zatrzymamy się tu przy statku i będziemy cię wspierać. Fajnie, fajnie. Może mnie czegoś nauczyć? Pewnie, przecież wiesz. Czego możesz mnie nauczyć? Siła broni walki jednoręcznej i dwuręcznej. O, to ty jesteś ze wszechstronnym cwaniaczkiem. Super, machniemy łapką i do przodu. No dobrze, mamy nauczyciela takich, wiecie, takich całkiem, no, fajnych, sympatycznych... możliwości do bitkowania. Mamy magów, którzy też pewnie będą chcieli nam pomóc. No i wygląda na to, że nasza przygoda w tym momencie może rozpocząć się na pełnym koksie. Mam nadzieję, że misje będą fajne. Mam nadzieję, że dialogi rozbudowane. I mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie szło. Tutaj jakiś ziomek. Olaf, siemka. Co tutaj robisz? Czekam na mojego kumpla Jorgensena. Chciał coś szybko załatwić w porcie, ale do tej pory się nie pojawił. Mam nadzieję, że nic mu się nie przytrafiło. Okej, Jorgensen, dobra, dam znać, że jak coś Olaf na ciebie czeka. A ty kim jesteś? Asztan? Siema. Jak wygląda sytuacja? Masz piękny okręt, naprawdę piękny okręt. Okej, no to się cieszę, że ci się podoba, mi też się podoba i raczej wolałbym, żeby został tak jak stoi. Okej, wydaje mi się, że jak znajdziemy łóżeczko, to szybko pójdziemy spać. Cześć, Elisa. Nie będę ci dzisiaj dokuczał, już tylko sobie przykimamy, żeby kolejny piękny dzień zacząć w kolejnym pięknym odcinku. Yeah, pięknie, taki cliffhanger mały zrobimy. Moi drodzy, dzięki wam za obejrzenie pierwszego odcinka z serii Valendor. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek i że pierwszy odcinek będzie tym takim, wiecie, eleganckim, wypasionym. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki zostawiam do waszej dyspozycji zupełnie. Jeśli chcecie, to zostawcie, jeśli nie, nie zmuszam. Mam nadzieję, że wpadniecie na drugi odcinek, w którym będziemy zbierać questy i przygotowywać się do naszych wielkich przygód. Mamy 20 punktów nauki, mamy parę mistrzów do wypicia, więc na pewno będzie się sporo działo. Zapraszam i trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Na razie, pa pa!